Ruka obfitości. Zawody Pucharu Świata na skoczni Ruka Tunturi i dwóch naszych na podium. Piotr Żyła drugi, Dawid Kubacki trzeci. Wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Lider Pucharu Świata dziś poza zasięgiem rywali. Za jego plecami walka o podium, a w rolach głównych Polacy. Po pierwszej serii drugi był Dawid Kubacki, ale 132,5 metra w finale nie wystarczyło do utrzymania pozycji. Był trzeci. To nie były jeszcze tak czyste skoki, jakby mogły być. Ale na pewno jestem z nich zadowolony, bo to był dobry poziom. Przed Kubackiego po pięknym skoku na odległość 137 metrów wskoczył Piotr Żyła. Leci. No, widzę tą linię, że już jest. No i poleciał. Dobrych informacji jest więcej. W dziesiątce znalazł się jeszcze Klemens Murańka, a w czołowej dwunastce Andrzej Stękała i Kamil Stoch. Jutro drugi konkurs Wrócę. Transmisja od 15:20 w jedynce. Wrócę bywało różnie, ale dziś był odlot. Dwóch polskich skoczków wylądowało na podium. Piotra Żyła i Dawida Kubackiego wyprzedził tylko Markus Eisenbichler. Niemiec wygrał drugi konkurs Pucharu Świata z rzędu. Wszystko widzieli na miejscu Sebastian Szczęsny i Aleksander Roy. Dobry wieczór, witamy pięknie, powiem tak, z mroźnej Ruki, minus 7, odczuwalna minus 10, ale absolutnie nam nie jest zimno, prawda, Olek? To był niesamowicie gorący przecież konkurs, emocjonujący, trzymający w napięciu do samego końca i to najważniejsze, z biało-czerwonymi w roli głównej. To trzymając się tych liczb, ja powiem, że było dzisiaj plus 6, bo raz, że plus 6 zawodników reprezentacji Polski w czołowej 30 i dwóch zawodników na podium. Drugi Piotr Żyła, trzeci Dawid Kubacki. Piotr Żyła wczoraj mówi, że nie da się wyprzedzić Kubackiego. I słowa dotrzymał. 9 Klemens Murańka, 11 Andrzej Stękała, 12 Kamil Stoch, który awansował o 10 pozycji. Przecież z 22 miejsca i 22 Paweł Wąsek. Naprawdę dzisiaj się działo tutaj bardzo dużo. Markus Eisenbichler okazał się bezkonkurencyjny, ale my tutaj możemy tak Państwu opowiadać. Proszę zresztą zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. Początek konkursu i już można wytypować tego, kto przegrał w starciu z Ruką. Daniel Andretande po upadku skocznie opuścił na noszach. Przypomniały się negatywne chwile z Kusamo, ale na szczęście to jedyny taki moment. Później było już jak powinno, a nawet lepiej, bo główne role odgrywali biało-czerwoni. Dynamicznie na progu, położył się na nartach, koryguje ten lot i ładnie, bardzo dobry skok Piotra Żyły. Dokładnie 137 metrów, metr dalej niż w pierwszej serii. Analiza skoku na gorąco, tradycyjnie, niepodrabialna. Tak wyleciałem i później tak kurde, leci. No, widzę tą linię, że już jest. No i poleciał. No ale to dobrze, no fajnie. I wystarczyło na zajęcie drugiego miejsca, najwyższego w historii startów Żyły na tym obiekcie. Ruka szczęśliwa okazała się również dla Dawida Kubackiego. 139 metrów w pierwszej serii i nieco mniej, 132,5 metra w drugiej, dało ostatecznie trzecie miejsce. Poza zasięgiem rywali dziś lider Pucharu Świata Markus Eisenbichler. Niemiec latał najdalej i z dużą przewagą wygrał drugi konkurs w sezonie. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa. To efekt pracy, którą codziennie wykonuję na treningach i naturalnie cieszę się, kiedy przekłada się ona na dobre skoki. Tych ciągle poszukuje Kamil Stoch. Dziś skakał w kratkę, w pierwszej serii tylko 125 metrów i odległa 22 pozycja. W finale zdecydowanie lepiej, 136 metrów i awans o 10 miejsc. Te skoki są albo spóźnione, albo za bardzo sztywne po prostu na... Zaraz po odbiciu, w sensie ja się upewniam zaraz po odbiciu, nie daje się po prostu wynieść. No i tak. O formę Stocha martwić się nie powinniśmy, zresztą cała drużyna wydaje się być w dobrej dyspozycji. Dalekie skoki Klemensa Murańki i Andrzeja Stękały, pierwsze punkty Pawła Wąska. Jeśli do tej pory Ruka nam nie sprzyjała, to po dzisiejszym dniu chyba już nikt tak nie powie. Takiego świetnego konkursu w wykonaniu polskich skoczków spodziewaliśmy się raczej w Wiśle, na własnym obiekcie. Tymczasem tutaj, w Kusamo, Polacy pokazali, że naprawdę są w świetnej i coraz lepszej dyspozycji. A też trzeba zauważyć, że po raz pierwszy od 2018 roku dwóch biało-czerwonych znalazło się tutaj w Finlandii na podium. Oczywiście, chcieliśmy tu rozpocząć pisać zupełnie nową historię, jeżeli mówimy o konkursach Wrócę, a więc od zwycięstwa, na które czekamy, bowiem to jest jedna z niewielu skocznich, która jest niezdobyta przez biało-czerwonych. Ale wróćmy do tego, co działo się dzisiaj, a dzisiaj naprawdę działo się bardzo dużo, bo troszeczkę drżeliśmy. Dawid Kubacki, przecież jak pamiętamy, drugi po pierwszej serii, no ale wiem, jak kapryśna potrafi być ta skocznia i z trwogą patrzyliśmy na warunki atmosferyczne, no ale wszystko skończyło się przecież bardzo dobrze. Wszystko skończyło się dobrze, bo w dobrej i stabilnej formie jest Dawid Kubacki, o czym więcej powiedział w rozmowie z nami.
skoki całkiem okej, na dobrym poziomie. Z trenerami na pewno usiądziemy sobie jeszcze na spokojnie zobaczyć, czy to było wszystko tak okej, czy jednak coś tam nie do końca, bo ja mam takie wrażenie, że to nie były jeszcze tak czyste skoki, jakby mogły być. Ale na pewno jestem z nich zadowolony, bo to był dobry poziom i no i koniec końców ląduję na podium, to jest super, więc jak najbardziej będę zadowolony po tym dniu, ale wiem, że jeszcze jest nad czym pracować. Tak, w każdej rozmowie znajduje się taka niepewność, takie troszeczkę szukanie tej doskonałości, ale myślę, że stabilność już chyba się pojawiła na dobre. Zobaczymy dalej, ale myślę, że tak, no wiem, załapałem to, o co chodzi, żeby te skoki były na dobrym poziomie. To pokazuje tutaj, więc to jest super. Ale no tak jak mówię, no detale na pewno jeszcze do dopracowania są, bo po prostu czuję, że to nie jest szczyt moich możliwości, że te skoki mogą być troszkę lepsze. No i nad tym się chcę skupić. To nie jest, wydaje mi się, niepewność, tylko bardziej takie dążenie do doskonałości, no bo skoro jeszcze coś można poprawić, to ja chcę nad tym popracować. 139 metrów, 132,5 metra to dwa skoki dzisiejsze Dawida Kubackiego, który dały mu trzecie miejsce. Piotrek Żyła na miejscu drugim, 136 i 137 metrów. To naprawdę napawa optymizmem. Te skoki zaczynają być coraz bardziej powtarzalne. Trwa ta stabilizacja formy, bowiem to jest niezwykle potrzebne. Ja myślę Michałowi Doleżalowi, który będzie teraz doszlifowywał to, co udało się, co obserwujemy od samego początku, naprawdę wypracować w tym całym okresie przygotowawczym. My wyróżniamy jednostki, ale trzeba to wszystko zawrzeć jako całość, bo cały polski zespół spisał się rewelacyjnie. Ostatni raz 6 zawodników w 30 mieliśmy w styczniu 2019 roku i wyróżniamy tych najlepszych, Kubackiego, Żyły, ale też trzeba zauważyć, że Paweł Wąsek odczarował Rukę po raz pierwszy tutaj od roku, zapunktował wcześniej, 9 razy odpadał w kwalifikacjach, 9 razy odpadał w konkursie, nie awansował do 30. Ten zespół rośnie i Michał Doleżal zdaje sobie z tego sprawę. Na każdy zawód musimy dalej pracować. To nie da się tak, że dzisiaj poszło dobrze i utrzymywać, bo wszyscy się rozwijają i też chcemy, bo są rezerwy i w te później chcemy też wyeliminować. Dzisiaj, jeżeli chodzi o zawodników, to Klemens Egzekwo był z Andrzejem Stękałą, później tam wyprzedzali Kamila Stocha. Naprawdę ta rywalizacja w drużynie wygląda fascynująco. I się okazało, że to był bardzo, bardzo ważny krok i dobry pomysł i korzystałem w końcu z tego wszyscy tak, jak było myślano na samym początku. Naprawdę warto zapamiętać tę datę. 6 biało-czerwonych, a więc w komplecie w serii finałowej, 3 w dziesiątce. Mówiliśmy oczywiście o głównych bohaterach, Piotrku i Dawidzie, ale trzeba wspomnieć tutaj o Klemensie Murańce, który po Engelbergu, po Oslo, po raz trzeci w karierze teraz wskakuje do czołowej dziesiątki zawodów Pucharu Świata. Zajmuje dziewiąte miejsce. A więc pięknie się to wszystko potoczyło, a tak mówimy o naszych, a inni? No właśnie, to nasze osiągnięcie dzisiaj jest jeszcze piękniejsze, jeżeli zestawimy je na tle rywali. Choćby na tle Norwegów, którzy dzisiaj no, mieli dosyć pechowy dzień. Daniel Andre Tande, kontuzja, problemy z kolanem. Zapowiada, że jutro wróci. Johan Andre Forfang zdyskwalifikowany, bo ruszył za szybko. Ale też trzeba zwrócić uwagę, że Austria, fakt, że w rezerwowym składzie, ale tylko w liczbie 3 zawodników znalazła się w 30. I tutaj ważne informacje. Stefan Kraft i Michael Heibeck zakażeni koronawirusem. To pokazało, że dobrą decyzję podjęli Austriacy, że nie wysłali tutaj całej podstawowej drużyny. A to też świadczy świetnie o Polakach, bo jesteśmy cali, zdrowi i przede wszystkim w formie. Jesteśmy przede wszystkim szczęśliwi po tym dzisiejszym konkursie. Gorąco wierzymy, że było to preludium, że to był wstęp do tego, co tu się jutro będzie działo, że to będzie biało-czerwony dzień, ale będziemy musieli naprawdę zwracać uwagę. Ja bym nie skreślał tak bardzo Norwegów, Oleg, bo Granerud pokazuje, że jest w wybornej formie, skacze niesamowicie daleko. Johansson także te skoki próbne ma świetne. Tande się posypał, Forfang został zdyskwalifikowany. Trzeba uważać, bo rywale depczą nam po piętach, my tam gdzieś walczymy o te czołowe miejsca, ale gorąco wierzę, że jutro odczarujemy Rukę i w końcu po raz pierwszy w historii biało-czerwony skoczek stanie na najwyższym stopniu podium, czego sobie, tobie, a przede wszystkim państwu, nie, nam wszystkim życzę. Oczywiście, ale to pamiętajmy, że Polacy w większości patrzą na rywali z góry, także spokojnie, Sebastian, z tymi Norwegami i my czekamy, ale oczywiście nie tutaj, na jutrzejszy dzień. To pozdrawiamy serdecznie i do usłyszenia i do zobaczenia z pięknej dzisiaj dla nas Ruki. Kłaniają się Aleksander Roy i Sebastian Szczęsny. Pozdrawiamy.
Przyjmujemy te życzenia i te pozdrowienia z wielką rozkoszą. Aleksander Roy, Sebastian Szczęsny, bardzo dziękuję panowie.